Witam Państwa bardzo serdecznie. Dariusz Bugalski. Klub Trójki. Zacznijmy od takich kilku zdań. Proszę pozwolić, że je zacytuję. Za 20 lat, kiedy wejdziesz do supermarketu, będziesz miał wybór między dwoma identycznymi produktami. Jeden z nich został zrobiony ze zwierzęcia. Widnieje na nim etykieta, która mówi, że zwierzęta cierpiały lub ginęły, by mógł powstać. Obłożono go też podatkiem jako szkodliwy dla środowiska. Jest dokładnie taki sam, co alternatywa stworzona w laboratorium. Smakuje identycznie. Ma tę samą jakość. Kosztuje tyle samo albo i mniej. Który produkt wybierzesz? To jest cytat z pewnej książki. To nie jest książka fiction, tylko non-fiction. No porozmawiajmy o tym, co nas, zdaje się, niedługo już czeka. Najpierw taka zwariowana piosenka. Taka zwariowana piosenka Charlesa Mingusa i jego przyjaciół zjedz kurczaka. Ten kurczak, według tego, co jest napisane w książce, która jest punktem wyjścia naszej rozmowy, to jest książka Paula Shapiro, Czyste mięso, za jakieś 20 lat to mięso będzie hodowane w laboratoriach na przemysłową skalę. Prawda? Mówi się, że będą to kadzie. Kadzie. Adam Pluszka się odezwał, jest redaktorem tej książki. Dobry wieczór. Jest z nami również w studiu Polskiego Radia w Krakowie pan Maciej Otremski. Dzień dobry. Dobry wieczór, witam Państwa. Stowarzyszenie Otwarte Klatki, kampania Roślinnie Jemy. No to porozmawiamy. Ta książka jest moim zdaniem i to, co tam jest napisane, jest sensacją. Zacytuję jeszcze. W nie tak odległej przyszłości będziemy patrzeć na fermy przemysłowe z podobnym przerażeniem, z jakim dziś patrzymy na niewolnictwo, jak na mroczny rozdział w historii ludzkości, które szczęśliwie jest już za nami. Najpierw może ja poproszę panów o deklarację sympatii czy antypatii do tego pomysłu, który być może niedługo się już zrealizuje. Panie Adamie, Adam Pluszka. To jest trochę tak, że ta książka nie jest do końca skierowana do mnie. To znaczy ja... Jako, że nie jem mięsa od dość dawna, nabiał i jajek od ładnych 2 lat, nie będę korzystał z tych dobrodziejstw, które mam nadzieję nadejdą. Ale dobrodziejstw jednak. Dobrodziejstw, jak najbardziej, ponieważ, znaczy nie będę korzystał ja sam, natomiast jak najbardziej będę karmił tym czystym mięsem moje koty. Mm-hmm. Panie Macieju, Maciej Otremski. Pan jest weganinem również, prawda? I walczy o jedzenie roślinne, więc to chyba coś tu nie gra, czy gra? Zgadza się. Mimo, że sam jestem weganinem i podobnie jak pan Adam, nabiału, mięsa czy jajek raczej w swojej diecie nie tykam,
to jestem jak najbardziej za tą koncepcją czystego mięsa, tego mięsa hodowanego laboratoryjnie. Przede wszystkim dlatego, że za moją decyzją o niejedzeniu mięsa stoją powódki etyczne. I to czyste mięso, ta koncepcja, o której pisze Paul Shapiro w swojej książce, może pozwolić w dużym stopniu ograniczyć cierpienie zwierząt. I stąd moje duże poparcie do czystego mięsa. No i dobrze, ale to osobiście... Aha, proszę, no i przepraszam. I osobiście, jeśli miałbym szansę spróbować takiego mięsa, to jak najbardziej. Tak, nie nawet kłóciłoby się to z moim światopoglądem. Aha. Tu jest, znowu zacytuję, badaczy Uniwersytetu w Maastricht holenderskiego. Oni są pionierami, prawda, Holendrzy. Może tak. Powiemy o tej historii, o technologii, wszystko to Państwu powiemy. Napisali tak, powiedzieli tak. Ludzie jako gatunek nie wykazali dotąd chęci jedzenia mniejszej ilości mięsa. Wydaje się więc nierealistyczne, byśmy mieli wyeliminować je z naszej diety w przyszłości. Musimy wynaleźć ekologiczny sposób dostarczania go. No ale jednak, no dobrze, ale wegetarianizm i weganizm postępują. Coraz więcej ludzi wybiera taką drogę. Może jednak białko roślinne jest wyjściem, a nie jakieś kombinacje laboratoryjne. Tak, tylko trzeba pamiętać, że wegetarianin i wegan tak naprawdę to jest bardzo wąski margines. To jest około 3-4, według innych badań około 5% społeczeństwa, czyli no, to jest mała grupa ludzi. I to czyste mięso, jeśli oni będą chcieli wrócić do diety mięsnej, to owszem, jest dla nich. Natomiast tak naprawdę to czyste mięso, o którym pisze Paul Shapiro, to mięso tworzone z komórek w laboratoriach jest skierowane do tych ludzi, którzy twierdzą, że bez mięsa, prawdziwego mięsa, jak mówią, nie mogą się obejść. I badania nad tym mięsem zaczęły się mniej więcej w 2006-2007 roku. Pierwszy hamburger, którego zjadł Siergiej Brin. Ten od Google'a. Kosztował, w sensie on za niego zapłacił, $330 000. Jak pan powtórzy? $330 000 amerykański. Jeden hamburger, tak, tyle kosztował. Ten kawałek mięsa, wyprodukowanie tego mięsa kosztowało właśnie tyle. Tam były dwa hamburgery, więc zapłacił za to $700 000, umrze. Tak, i to było w 2013 roku. I 4 lata później wyprodukowanie takiej samej ilości czystego mięsa kosztowało ułamek tej kwoty. Ale jaki ułamek? $1200. To wciąż są duże pieniądze, bo mało kto będzie chciał zapłacić $1200 za to, żeby zjeść sobie hamburgera. Są tacy, oczywiście, nie mówiąc o tym, że takich jak Brin było więcej. To znaczy, można zjeść za 5 albo za 10 złotych. I wszystko ku temu dąży. Proszę zwrócić uwagę, że jak są budki z fast trackami i to są budki wegańsko-niewegańskie, to hamburgery roślinne i nieroślinne kosztują mniej więcej tyle samo, a zdarza się, że roślinne kosztują mniej. Więc jakby to też przemawia do wyobraźni, że mięso jako takie jest droższe, chociaż pozornie jest tanie tak naprawdę. A tanie jest jakby z wielu powodów, łącznie z subsydiami, które otrzymują rolnicy na przykład na karmienie zwierząt, ale to jakby to jest osobny wątek. Natomiast to, co zaczęło się w tym 2013 od momentu zjedzenia pierwszego hamburgera, to jest proces, który cały czas powstaje, bo to nie chodzi tylko o mięso, które udaje, czy które nie, no właśnie, to nie jest właśnie, użyłem bardzo złego słowa, ono nie udaje, ono jest mięsem wołowym. To jest mięso wieprzowe. Mówisz, to mięso jest, kurczaka. Tak, tak, to jest prawdziwe mięso, jakby pozyskiwane z komórek macierzystych. To znaczy, żeby ta pierwsza linia produkcji mięsa jest właśnie z tych komórek pobranych od krowy. To znaczy trzeba ją uczknąć, jej kawałek mięśni, po to, żeby je wyhodować i zmultiplikować. Natomiast jeszcze jest też druga, jest to się nazywa rolnictwo bezkomórkowe. Ale to pan wszystko powie od razu. Może spróbujmy to jakoś rozpisać tutaj scenariusz i popowiadać na głosy. Panie Macieju, Maciej Otremski, przypominam, Stowarzyszenie Otwarte Klatki jest w Krakowie teraz. To może opiszcie panowie, bardzo proszę, to jak się to robi, jaka jest technologia lub technologie, na czym to wszystko polega. To teraz pan ma głos. Pan ma solóweczkę. Jasne. Ja jeszcze tylko pozwolę sobie dodać na kanwie tego, co powiedział pan Adam. Wedle raportu Światowej Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw wyżywienia i rolnictwa w roku 2050 planowany jest wzrost popytu na mięso i mleko o 70%, więc tutaj na kanwie tego jakoś próbujemy
rozwiązać ten problem poprzez czyste mięso i dlatego też wokół tego skupiło się tyle kapitału. Czyli to nie tylko jest kwestia etyki, ale też kwestia no, po prostu pragmatyki, prawda? Być może będzie tak, że no, ziemia już nie uciągnie nie tego będziemy wszystkiego. W stanie. Nie będzie w stanie przy tym systemie produkcji żywności. Tak. No dobrze, to wracając do metody, do koncepcji. Tak, dokładnie tak jak powiedział pan Adam, zaczynamy od pobrania bezbolesnej biopsji z ciała zwierzęcia. Może to być żywe zwierzę, które jest hodowane w dowolnych warunkach. I ta komórka jest umieszczana w takim specjalnym bioreaktorze, który przy użyciu odpowiednich substancji umożliwia jej wzrost. Ta komórka mówi się, że ona się ćwiczy i duplikuje i poprzez co nabiera tej struktury rzeczywistego mięśnia. Ten proces, jak dobrze pamiętam, zajmuje około 3-4 tygodni do powstania konkretnej tkanki z takiej jednej komórki. Można go powtarzać wielokrotnie i to już pokazuje, jak o wiele bardziej ten proces jest efektywny od konwencjonalnej hodowli, tak, w której rzeczywiście wymaga całego procesu chowu zwierzęcia, tak? Karmienia go, dostarczania mu wody, zapewnienia mu jakiegokolwiek bytu, jakkolwiek on mało humanitarny by nie był. To może jeszcze coś tutaj dodam ciekawego, bo to jeszcze to wszystko razem jest bardzo dziwne, bardzo tajemnicze, być może nawet szokujące. Szokujące jest na przykład to, że ten proces przewidział ktoś, no zupełnie byśmy się nie spodziewali, że to właśnie on, mianowicie Winston Churchill. On w roku 1000, no dowiedziałem się tego z książki Paula Shapiro, no nie miałem pojęcia. On opublikował w 1931 roku taki esej, nie tłumaczony na polski, 50 years hence, czyli za 50 lat. 31 rok. I zacytuję kilka zdań. Uciekniemy od absurdu hodowania całej kury, po to tylko, by zjeść pierś lub skrzydło poprzez rozwijanie tych części oddzielnie. Tak napisał. I dalej jeszcze. To nowe pożywienie będzie praktycznie nieodróżnialne od produktów naturalnych, a zmiany będą zachodzić na tyle stopniowo, że wymkną się obserwacji. Niesamowite. No ale to też jest właśnie jeszcze jeden sposób, znaczy ten tryb myślenia, znaczy zamiast hodować, na razie zostawiamy, próbujemy takim zimnym umysłem się posługiwać bez żadnych emocji, prawda? Nie mówimy o etyce, tylko mówimy, no jaki jest sens hodowania krowy, żeby zjeść kawałek, prawda? A tu chodzi o to, żeby wyhodować szybko tylko to, co będziemy jedli. Dokładnie. I tak, to jest myślę... Przepraszam, skończę jeden wątek. To znaczy to, ci, którzy hodują te krowy, mówią, że ale pomału, przecież nie korzystamy tylko z mięśni tej krowy, przecież używamy, nie wiem, jej jelit do produkcji czegoś tam, skóry do produkcji czegoś tam, nie wiem, kości do produkcji czegoś tam, czy tam żelatyny i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Pożytkujemy całe zwierzę. Tylko jakby wciąż zapominamy, że tak naprawdę za tym wszystkim kryje się po pierwsze cierpienie i to jest rzecz, no, do której można przywiązywać wagę lub nie. To znaczy są ludzie zazwyczaj nie myślą o tym, kiedy jedzą swoje kotlety. Ale za tym wszystkim też stoi środowisko naturalne. Bo chów przemysłowy jest największym producentem metanu, czyli gazu cieplarnianego. To raz. Dwa, żeby wyprodukować litr mleka, trzeba do tego spożytkować 3400 litrów wody. Żeby powstało jedno jajko, potrzebujemy 190 litrów wody. To są w sytuacji, w której tak naprawdę żyjemy na planecie, która nie ma zbyt dużych zasobów wody. Jeszcze przy tym, że wycinamy lasy równikowe, co przyczynia się też do tego, że ziemia nam stopniowo wysycha, to czyste mięso jest tak naprawdę próbą ocalenia ludzkości. Tak, a jeszcze sobie pozwolę, myślę, że... Dobrze, pan Maciej Otręcki, proszę sobie pozwolić teraz, tak? Pozwolę sobie wrócić do tego rachunku może pragmatycznego, ekonomicznego, bo tutaj myślę, że to jest ważne, że to nie jest grupka szalonych naukowców, która wymyśliła sobie teraz koncepcję czystego mięsa, może zainspirowana słowami Winstona Churchilla, ale to są ogromne korporacje, także mięsne, które chcą finansować rozwój tej dziedziny. I tutaj możemy wspomnieć kilka firm, które rzeczywiście i w Stanach Zjednoczonych, ale też w Europie, w Izraelu, których domeną jest
produkcja mięsa, zdecydowało się zainwestować ogromne fundusze w to, by tą koncepcję czystego mięsa rozwijać, a spora część tych firm, takich na przykład jak Tyson Foods ze Stanów Zjednoczonych, mówi o tym, że oni nie chcą być już producentami mięsa, oni chcą być producentami białka. Mhm. I tutaj takie ruchy jak właśnie finansowanie firm, startupów, które zajmują się tym czystym mięsem, czy wdrażanie linii produktów roślinnych pokazują, że te firmy również widzą w tym potencjał ekonomiczny, biznesowy. Dla tych firm nie jest to najważniejsze, że zmniejszą cierpienie zwierząt. One widzą w tym jakąś optymalizację swoich kosztów pewnie w przyszłości. Mhm. Co by jeszcze trzeba dodać do tej opowieści? Bo potem zaczniemy rozważać konsekwencje. Coś jeszcze ważnego pominęliście, panowie? Pominęliśmy? To, że Paul Shapiro nie pisze tylko o mięsie. To znaczy on pisze także o różnych rodzajach mięsa, czyli od kur przez świnie aż po krowy. Ale mówi też o produkcji mleka, który jest mlekiem, lecz nie pochodzi od krowy, o produkcji białka kurzego, który nie jest białkiem kurzym, o produkcji żelatyny, która jest żelatyną syntetyczną, lecz jakby jest, ma wszelkie cechy żelatyny, nie wiem, powiedzmy wołowej czy wieprzowej, oraz, to też jest interesujące, powstały bardzo... jak napisał Shapiro, smaczne próby stworzenia foie gras, czyli tego przysmaku, za którym kryje się. To są gęsie wątróbki, za którymi kryje się chyba najokrutniejsze traktowanie zwierząt w historii jakby ludzkiej gastronomii. Tak sobie to on twierdzi, że to już jest gotowe i że właśnie trwają ostatnie próby takie, żeby pokazać, że te laboratoryjne są lepsze niż te nielaboratoryjne i wtedy ta firma, która opracowała te technologie, właśnie jest gotowa, żeby sprzedawać te wątróbki podobno taniej, więc no podobno tak to wygląda. No tylko jeszcze powiedzmy o tym podobno, bo ci, którzy tutaj się w książce wypowiadają, ale no oni są zainteresowani bardzo, bo oni są twórcami tych startupów, tych technologii, bądź inwestorami, mówią, że to jest bardzo nieodległa przyszłość. Jedna z tych firm, oni akurat pracują nad takim mięsem laboratoryjnym na przemysłową skalę hodowanym kurzym, mówią, że w 2030 roku to będziemy, tak twierdzi właściciel, szef, prezes, będziemy największą korporacją produkującą mięso na świecie. 2030. Mówi, że 2021 nasze produkty znajdą się w sklepach w Ameryce. Czy to są różowe okulary? Może Maciej Otremski. Bardzo proszę. Panie Macieju. Ja myślę, że to nie są różowe okulary. Tutaj na pewno ci wszyscy przedsiębiorcy, naukowcy ścierają się jeszcze z kilkoma takimi wąskimi gardłami, które można tak nazwać w tej jakby masowej produkcji czystego mięsa. Między innymi jest to wykorzystanie tego podłoża, które umożliwia rozwój komórek szybki i jakby ich namnażanie. Tutaj to podłoże rzeczywiście jest bardzo drogie. W tym momencie też głównie wykorzystuje się do tego serum, które pochodzi też jakby jest pochodzenia zwierzęcego, więc tutaj też zabijanych płodów zdaje się cieląt, prawda? No to wygląda tak, bardzo nieprzyjemnie. Tak było, ale odeszło. Tak, natomiast to od tej technologii się odeszło już. Tak, dokładnie. Ta technologia jakby już odchodzi może nie w zapomnienie, bo na pewno jest jakby jest to oczywiście obszar, który wymaga dalszego rozwoju i zastąpienia tego serum takim w pełni syntetycznym, czy opartym o rośliny podłożem do rozwoju tych komórek. Kolejnym wyzwaniem na pewno jest skalowanie takiego interesu, czy takiej koncepcji, tak? Bo to, o czym pisze Paul Shapiro, czyli te warzelnie, fabryki, które mają je produkować, rzeczywiście jeszcze nie powstały i samo stworzenie takich bioreaktorów to jest kolejny krok, który na pewno wymaga czasu. No tak, bo hodowla tkanek istnieje, to jest medyczne, to są różne medyczne technologie. Chodzi tutaj o to, żeby wyprodukować mięso na skalę przemysłową. Na tym polega problem, tak jak rozumiem? Tak, dokładnie. Tutaj też raczej staramy się odchodzić od tego
ja jako osobiście staram się odchodzić od tego myślenia o czystym mięsie jako mięsie, które pochodzi z laboratorium, bo tutaj docelowo w tym finalnym rozrachunku, kiedy ono się pojawi na półkach, to ono nie będzie pochodzić z tego laboratorium, które może się niekoniecznie dobrze kojarzyć, a będzie pochodzić z fabryki, która rzeczywiście takie mięso produkuje, podobnie jak na przykład podpuszczka, którą stosujemy obecnie w serach, która również jest pochodzenia syntetycznego. Bo to jest trochę to jest tak, że nie zastanawiamy się nad tym, kto stoi tak naprawdę za, nie wiem, batonem, który kupujemy na stacji benzynowej, albo za piwem, które kupujemy w sklepie, a za tym stoją ludzie w fartuchach. To są jakby produkty stworzone w laboratorium, a potem wyprodukowane w fabryce. I tak samo myślę będzie z właśnie z tym czystym mięsem. Poza tym mamy jeszcze cały duży obszar przemysłu odzieżowego, skóra. Ona też jest produkowana. I to nie będzie sztuczna skóra? To będzie tylko to jest natura. Prawdziwa, no tak, właśnie, prawdziwa skóra. To jest, jakby Paul Shapiro też, cytując jednego z właścicieli firmy Modern Middle, czyli jakby współczesna łąka. Mówi, że skóra na krowie ma tę przykrą właściwość, że nie układa się tak, jak my byśmy chcieli. To raz. A możemy, ta firma jest w stanie wyprodukować skórę dowolnego zwierzęcia w takim kształcie, w jakim danemu klientowi by na tym zależało. Po drugie, jest skrócony proces obróbki tej skóry, bo już nie potrzebujemy garbować jej w ten toksyczny sposób, w jaki ona jest garbowana w tej chwili. Zresztą ona jest garbowana w krajach trzeciego świata i zazwyczaj jest to Bangladesz i Indie. Mhm. A po trzecie, ona będzie znacznie tańsza. Mhm. No dobrze, ale znaczy... Do czego się tu można przyczepić? Wąskie gardło, panowie powiedzieli. No właśnie to, potraktujmy to zupełnie dosłownie. Ja rozmawiałem z kilkorgiem moich przyjaciół, bliskich i opowiedziałem im o tym, o czym będziemy dzisiaj rozmawiali. To jest w Polsce nadal nowa zupełnie idea, prawda? Być może na świecie nawet, chociaż bardzo bliska realizacji, tak by się wydawało. I wszyscy powiedzieli, używając różnych słów, ale powiedzieli, że to jest obrzydliwe. Nie mniej, nie więcej, tylko to jest obrzydliwe i wstrętne. Jak można coś takiego jeść? I to by tak, było, tylko jeszcze dokończę. Sam Shapiro to przyznaje, bo on cytuje taką ankietę, pierwsza ankieta zrobiona w Europie, Komisja Europejska 2005, o różnych technologiach. I także zostali zapytani respondenci o to mięso, to właśnie takie, o którym dzisiaj rozmawiamy. Czyste mięso, clean meat, tak? To jest w angielsku. Tak, taki jest przymiotnik clean. I co ciekawe, no, większość tych ludzi właśnie podobnie mówi, że w ogóle nigdy nie chcieliby próbować takiego mięsa. Ponad połowa mówi, nigdy, w ogóle nie ma mowy. Jedna czwarta mówi, no nie wiem, może tam jakiś cud by się stał. To znaczy jest bardzo duży opór społeczny przeciwko temu, nawet gdyby takie mięso powstało na skalę przemysłową. To myślę, że zależy wiele od tego, jak to pytanie zostaje zadane. Bo Shapiro potem cytuje drugie pytanie, które zadał Gastetos. I to pytanie, ja je przeczytam w całości, bo ono jakby oddaje... A ten Gastetos to kto to jest? Instytut Badawczy. Tak. Okay. Naukowcy, i to jest jakby pytanie, które poszerza kontekst. I ono brzmi tak. Naukowcy pracują nad produkcją mięsa z wykorzystaniem komórek zwierzęcych zamiast żywych zwierząt. Ta nowa metoda nazywana jest hodowlą mięsa, a jej efekty zostaną prawdopodobnie udostępnione konsumentom na przestrzeni dekady. Należy odnotować, że hodowane mięso to prawdziwe mięso zwierząt, nie należy więc mylić go ze znanymi współcześnie alternatywami roślinnymi. Czy zjesz hodowane mięso, jeśli długoterminowe badania dowiodą, że jest bezpieczne, jeśli będzie smakować tak samo i niezbyt dużo kosztować? No i jakie są 61% powiedziało, że tak. To może zróbmy tak, panowie. To może za chwilę pan podejmie wątek, panie Macieju. Tak, mam taką propozycję. My byśmy może zaprosili słuchaczy do rozmowy, bo to jest jednak niezwykłe. Jeśli to się uda, jeśli to się dokona, no to będzie jedna z największych rewolucji technologicznych, obyczajowych, kulturowych, politycznych w dziejach ludzkości. Ja chyba nie przesadzam, prawda? I gdyby ten przemysł komórkowy, rolnictwo komórkowe się rozpowszechniło. I to zdaje się, że to jest możliwe. No dobrze, to 7 trójek przypominam. dariusz.bugalski@polskieradio.pl. Przypominam i zapraszam.
Są z nami dzisiaj pan Adam Pluszka, tutaj w Warszawie, redaktor książki Paula Szapiro Czyste Mięso i Maciej Otrębski, Stowarzyszenie Otwarte Klatki, kampania Roślinnie Jemy w Polskim Radiu w Krakowie. Oddaję panu głos, panie Macieju, bardzo proszę. Tak, ja odniosę się do tego, o czym rozmawialiśmy przed chwilą, czyli do tego, jak to się mówi po angielsku, yak factor, czyli tego czynnika ohydy, z którym wielu może się kojarzyć, to mięso, to czyste mięso, często komunikowane jako mięso in vitro, które może się jeszcze bardziej negatywnie dla niektórym kojarzyć. Mintel w ubiegłym roku, w 2017 roku, przeprowadził badania także w Polsce i okazuje się, że w Polsce już 9% osób jest skłonnych spróbować takiego mięsa, więc to nie jest tak. Ile? 9%. No co 9%? Bardzo mały procent, przepraszam najmocniej. Jest to bardzo mały procent, ale to przy praktycznie zerowej świadomości tej koncepcji, to i tak myślę, że pokazuje, że jest ta grupa early adopters, która powiedzmy jest ciekawa innowacji. Awangarda. Jest taka mała grupa. Nie, 9% mała grupa, to nie jest mało. Nie? Nie. Nie, wegan i wegetarian jest mniej w Polsce. No dobrze, no to jest kwestia oceny. Takie są fakty, 9%, słyszeli państwo. Dobrze, panie Macieju, proszę dalej. Natomiast najświeższe badania ze Stanów Zjednoczonych przeprowadzone przez taki think tank Faunalytics pokazują, że 46% Amerykanów, kiedy zostaną im przedstawione korzyści płynące z tej koncepcji czystego mięsa, z tego, że będzie bardziej ekologiczne, że nie będzie zawierało antybiotyków, co jest często problemem w tej konwencjonalnej hodowli przemysłowej. 46% Amerykanów rzeczywiście chce kupować regularnie czyste mięso, a 40% jest skłonna zapłacić więcej za taki produkt. W tym samym badaniu też ta sama grupa badanych odpowiedziała, że 53% byłaby skłonna zastąpić tradycyjne mięso tym czystym mięsem, a 66% badanych chce spróbować czystego mięsa, więc tutaj można powiedzieć, że to już jest ponad połowa populacji, która jest zainteresowana tą koncepcją i to pokazuje, że kiedy w odpowiedni sposób zakomunikujemy to czym czyste mięso rzeczywiście jest, to to zainteresowanie, to może większa otwartość ku niemu zdecydowanie się zwiększa. Rozumiem. No teraz może proponuję, żebyśmy zastanowili się nad tym przymiotnikiem czyste mięso, po angielsku clean. I to jest, bo to myślę ważne z dwóch powodów, może z większej ilości, widzę dwa. Jeden jest taki, że czyste w sensie, no na czym polega jego czystość, to jest pierwsza sprawa, a drugie to jest kwestia, może od tego zacznijmy, to jest poszukiwanie odpowiedniego przymiotnika, jak to zakomunikować, co to takiego jest, bo bardzo długo twórcy tych technologii, czyli pionierzy, prekursorzy sprzeczali się, jak to się ma nazywać właściwie, i pojawiały się zdumiewające pomysły, nawiązujące do tego, o czym dzisiaj mówiliśmy, do Churchilla, miało to być na przykład mięso Churchilla, no ale to brzmi bardzo słabo, prawda? Albo in vitro, no to się kojarzy z zapłodnieniem, no beznadziejnie znowu, no więc stanęło na clean. Czyste. Co to znaczy właśnie clean? To ma też znaczenie jakości. Mowa jest również o jakości tego mięsa. Może powiedzmy o tym jeszcze więcej. Tak, bo to jakby są dwie kwestie. Pierwsza kwestia jest kwestią etyczną, czyli jakby jest to mięso wolne od jakiegokolwiek cierpienia. A druga kwestia jest kwestią czysto chemiczną, bo jest to mięso, które nie ma w sobie ani grama antybiotyków, bakterii i hormonów. Jakby dzisiejsza produkcja mięsa opiera się właśnie na tym, że zwierzęta, które potem idą pod nóż, są karmione obłędnymi ilościami hormonów, obłędnymi ilościami antybiotyków, a często mięso, które trafia na sklepowe półki, jest po prostu zarażone różnymi rodzajami bakterii, które według jednych z badań w Stanach, jak przeprowadzono właśnie kontrolę jakości mięsa kurzego na półkach sklepowych, wyszło na to, że 80% jest skażonych. I jakby to mięso, które nazywane jest czystym mięsem, jest po prostu czystym mięsem. Znaczy przeprowadzono też inne doświadczenie, to znaczy położono obok siebie wyprodukowane mięso to laboratoryjnie, to czyste. Mięso z fermy ekologicznej i mięso z fermy przemysłowej. I te dwa ostatnie
zepsuły się, spleśniały i zgniły praktycznie momentalnie. Znaczy po dwóch, trzech dniach ono już było nie do użycia. A to mięso czyste, w związku z tym, że jakby zostało wyprodukowane w laboratorium, jakby jest pozbawione wszelkich niezdrowych elementów. Ale wie pan, to tak, jak Amerykanie mówią, z backhanded compliment, to znaczy to jest bardzo podejrzane, że mięso, które leży ileś czasu i się nie psuje, to znaczy ono jest z plastiku. Tak? Można mieć taki wniosek, albo podobny. To może jasne, to tak że wygląda. To myślę, że to jakby myślenie opiera się na tym, że jabłka na przykład są pryskane, w związku z czym one się nie psują. A no właśnie, to jest ten sposób myślenia. Może tak. To mięso też jest takie. Ale tu też można bardzo fajnie przytoczyć przykład, o którym mówi też Paul Shapiro, o produkcji lodu. Jeszcze nie, trochę więcej niż 100 lat temu w Stanach Zjednoczonych lód ściągano z Alaski, gdzie wyrąbywano go rzeczywiście z zamarzniętych jezior. W momencie, gdy pojawiły się zamrażalki, lodówki, ten lód był uznany za sztuczny lód. W tym momencie jesteśmy trochę może więcej niż 100 lat do przodu. Nikt nie uznaje lodu z zamrażarki za lód sztuczny. Zwłaszcza, że ten lód ściągany z tych jezior często był ubrudzony. Znaczy, już pomijam końskie odchody, ale on po prostu był brudny. Panowie, dobrze, porozmawiajmy ze słuchaczami. Zapraszam, 7 trójek, dariusz.bugalski@polskieradio.pl. No prawda, to fascynująca historia i teraz jakimi myślami państwo pozostają. Panie Jarosławie, zapraszam, dzień dobry, słuchamy pana. Witam, dzień dobry, stary słuchacz Skłasza się z pracy. Bardzo uważnie słucham bardzo uważnie państwa audycji, bardzo mnie zaciekawiło od samego początku. I tutaj na początku parę rzeczy chciałbym poruszyć, jeżeli mam chwilkę czasu. Pierwsza sprawa, z tego co zrozumiałem, że jest prelegenci, osoby, które wypowiadają się na temat tej ciekawej książki, na temat czystego mięsa, Clean Meat, to jest weganin. Tak, i weganin. Tak, dwóch wegan. Tak. Dlaczego nie ma mięsożercy jako trzeciego głosu? A tutaj nie słyszę, żeby pan jakby brał tą stronę mięsożerców, którzy by wypowiadali się ze swojej strony na ten temat. Wie pan co, bo wydaje mi się, że tak. Po pierwsze, dlaczego? Dlatego, że jest bardzo niewielka świadomość tego zjawiska i znaleźliśmy takich gości akurat, którzy o tym dużo wiedzą. To właśnie to jest główny powód. Poza tym oni są, ci panowie są dziwni, w tym, przepraszam, że mówię w tym upraszczając, ale oni nie pasują do obrazka. Bo właśnie ta książka jest skierowana do mięsożerców, czy do wszystkożerców. Weganów właśnie to nie powinno obchodzić, bo i tak nie jedzą mięsa, ale właśnie jak pan słyszy, jak panowie słyszą, no oni są zwolennikami tej teorii. No, przepraszam, że mówię za panów, może panowie mówią. Tak, no ja osobiście od siebie. Tak zrozumiałem z rozmowy. No tak. Znaczy ja byłbym, powiedzmy, gdyby ktoś mnie zapytał, zdanie byłbym w tych 61%, które chciałoby tego mięsa spróbować. Nie przeszkadzałoby mi tego. Z tym, że ja widzę w tym wszystkim drugie dno, nawet trzecie. No niech pan mówi, to bardzo ciekawe. Wydaje mi się, że tutaj panowie używali takich słów produkcja w kadziach. Jeżeli sobie wyobrażymy tony, setki, tysiące ton, dziesiątki tysięcy ton mięsa produkowanego, nie wierzę, że to nie będzie miało wpływu na środowisko. Nie wierzę, że przy tak olbrzymiej produkcji nie będzie używało się chemikalii, bo nawet mięso to sztuczne. Z tego co zrozumiałem, była wytłumaczona technologia produkcji, że tam nie trzeba będzie dodawać środków przeciwko grzybom, bakteriom. Jak znam te nasze drobne ustroje, które zamieszkują ziemię, one zrobią wszystko, żeby się dobrać do tego mięsa, nie tylko my, ale również one. I to do końca nie będzie takie ekologiczne. Według mnie mogę się mylić, ale spróbujmy to drugie dno zobaczyć w tym wszystkim. Tak, bardzo słusznie, dziękuję. A to jeszcze jeden zarzut, pan powiedział o dwóch rzeczach, no to ta druga sprawa to jest jaka? Znaczy to chciałem dorzucić, to tutaj jakby kamyczek do te wszystkie drogi, o których w tej chwili mówimy, o wyżywieniu ludności, ludzkości, są według mnie utopijne, bo również wegetarianie mają swój wpływ na niszczenie środowiska. Nie wiem, czy panowie widzieli tysiące hektarów kukurydzy albo tysiące hektarów pszenicy. Monokultury zabijają tą ziemię i zabijają
środowisko. Tylko proszę pamiętać, że 80% tej kukurydzy i soi produkowana jest po to, żeby wyżywić zwierzęta, które potem ludzie zjadają. Dobrze, panie Jarosławie, chciałby pan odpowiedzieć albo coś jeszcze jakoś dokończyć? Oczywiście, nie, to tutaj jakby ja tylko rzucam jakby pytania. Ja rozumiem, że w przyszłości jak ludzkość się będzie powiększała i powiedzmy zwierząt będzie mniej, to jednak te uprawy monokulturowe, to jednak będą miały olbrzymi wpływ na wyżywienie, będą one coraz większe połacie ziemi pokrywać i to również będzie w dużym stopniu niszczyć to nasze środowisko. Wydaje mi się, że obydwie drogi w tym momencie są utopijne po tych powiedzmy 20, 30, 40 latach. Jest trzecia, czwarta droga, jakaś inna? Wie pan co, ja czytałem bardzo ciekawe książki, nie pomnę autora, na temat wykorzystania owadów w żywieniu ludzkości i ich wpływ na środowisko, czy powiedzmy możliwość wyprodukowania białka, czy protein dla ludzkości, jest dużo ciekawszy niż produkcja sztucznego mięsa, czy pójście powiedzmy pełne wegetariaństwo. Ja myślę, że ten zachowanie tego balansu jest bardzo, bardzo ważne. Panie Jarosławie, bardzo dziękuję. Ja też mam jeszcze kilka wątpliwości, które też spróbuję wyłożyć na stół, ale jeszcze pan Krzysztof czeka dosyć długo, prawda? Dzień dobry, mam nadzieję, że pan jeszcze jest z nami. Przepraszam, że pan tak długo czekał. Wszystko w porządku, bardzo, bardzo dziękuję. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Moje spostrzeżenie jest takie, że mam już ponad 40 lat i człowiek w pewnym etapie swojego życia zaczyna więcej myśleć o jedzeniu. Powiem tyle, że gruby nie jestem, ale staram się wiedzieć, co jem. Myślę, że takiej świadomości ludziom chyba cały czas brakuje, albo jest ona w jakiś sposób zakłócana, bo założę się, że dużo mniej procent ludzi, którzy by się zgodzili spróbować takiego mięsa sztucznego, potrzebują podzielić nasze pożywienie na trzy podstawowe biochemiczne składniki, czyli na węglowodany, tłuszcze i białka. Ja bym się pewnie nie bał takiego mięsa spróbować. Zarzut poprzedniego rozmówcy, że może być sztucznie konserwowane, odrzucam, dlatego że no to mięso, które teoretycznie jest naturalne, też jest konserwowane, więc to niestety to sene wratim. No, takie czasy, kiedy można było zerwać nieskażone jabłko z drzewa, no niestety mijają i z jedzeniem zawsze był problem. Także wydaje mi się, że jednak tym wszystkim niestety rządzi konsumpcjonizm, bo gdyby zapytać ludzi w średniowieczu, że pojawi się taki środek jak cukier czysty i będzie on powodował próchnicę i rozmaite inne schorzenia, to myślę, że ani 9, ani 5, ani 1% by się nie zdecydował, żeby stwierdzić, że w przyszłości będzie to spożywał. Aha. Dobrze, dziękuję. Gratuluję figury, panie Krzysztofie. Niech pan się tak dalej trzyma dzielnie. No to teraz chciałbym panu poprosić o komentarz. Kto zaczyna? Pan Adam Pluszka, bardzo proszę. Ja myślę, że czyste mięso nie będzie jedynym źródłem mięsa tak naprawdę. To znaczy to, że istnieje jedna ze ścieżek jakby optymalizacji tego, żeby wyżywić rosnącą w tempie, znaczy wykładniczo rosnącą populację, to jest jakby jedna z metod. To, że w tej chwili pozyskuje się białko z owadów i nawet w Polsce są firmy, które produkują mączkę, którą wykorzystuje się do, nie wiem, do produkcji ciastek na przykład. Przetłumaczyłem niedawno taką książkę Osobowość na talerzu Barbary King, której jeden rozdział jest poświęcony właśnie owadożerstwu w różnych postaciach. Jedną z postaci jest ta postać zjadania białka właśnie pochodzenia zwierzęcego, właśnie pozyskiwanego z owadów. Mówi się zresztą, że jest to jedna z bardziej humanitarnych metod uśmiercania tych zwierząt, bo im się obniża temperaturę, one jakby zapadają w letarg, a w zasadzie od letargu do śmierci to już jest bardzo bliziutko. Więc jakby to jest kolejna metoda tak naprawdę. Czyli chodzi o dywersyfikację. Myślę, tak? Że tak. Znaczy, bo problem polega na tym, że człowiek nie przestaje się rozmnażać. I to mówi się o tych krytycznych progach, że już jest nas za dużo tak naprawdę. Ale jakby nic nie wskazuje na to, że przestaniemy. Więc jakby cała nadzieja tak naprawdę w człowieku, w tym gatunku, który doprowadził Ziemię do takiego miejsca, w którym ona jest w tej chwili, polega na tym, żeby utrzymać tę ziemię, żeby ona mogła nam zapewnić byt.
Pan Maciej Otremski jeszcze może chciałby zabrać głos. Tak, bardzo proszę. Ja pozwolę się odnieść do tej kwestii, o której mówił pierwszy pan, który pytał, pan Krzysztof, jak dobrze pamiętam. Jarosław najpierw. Pan Jarosław. Pan Jarosław mówi tutaj o tym, że ta hodowla laboratoryjna, czy komórkowa z mięsa niekoniecznie będzie ekologiczna i pewnie ona w 100% nie będzie ekologiczna, bo też nie taki jest jej cel. Ona ma być bardziej przyjazna środowisku niż ta hodowla, którą mamy w 2018 roku, która rzeczywiście niesie bardzo, bardzo duży ciężar dla naszego środowiska, dla naszego otoczenia, więc tutaj pojawiają się różne estymacje. Ciężko też mówić o jakichś konkretnych danych w momencie, kiedy to czyste mięso jeszcze nie jest w pełni skomercjalizowane, ale niektórzy twierdzą, że ta metoda produkcji mięsa, też uciekałbym raczej od tego określenia sztucznego mięsa, ma być o 99% bardziej przyjazne środowisku, czy niosące mniejszy ciężar dla środowiska w porównaniu do tej hodowli, którą mamy teraz, więc tutaj upatruję bardzo dużą wartość i dużą szansę dla jakiegoś rozwiązania dużego problemu, z którym przyjdzie nam się ścierać pewnie w najbliższych latach. Ale może jest, nie ale 5, jest, może 10. Panowie, jest moim zdaniem poważne bardzo niebezpieczeństwo, o którym nie mówiliśmy do tej pory. Mam na myśli takie oto, że te firmy, jest ich teraz już pewnie więcej niż tych kilka opisanych. Około 25. 25. Obiecują ekspansję, mają sporo pieniędzy, dostają granty rządowe nawet, prawda? Bo to rząd holenderski dokłada pieniądze, Amerykanie. Singapur w tym momencie. Izrael. To są też pieniądze różnych inwestorów, korporacji i tak dalej. Też te korporacje mięsne wchodzą w ten rynek. Więc to jest, no, to zaczyna się, no, no, to koło zamachowe jest już rozpędzone. Ale mam na myśli to, że te korporacje, czy ich, czy twórcy tych technologii będą mieli patenty przecież, prawda? I mają patenty. To może być tak, że któraś z nich, no może być po prostu władcą świata. Bo jeżeli przebiją się, jeżeli to czyste mięso będzie powszechnie spożywane jako tańsze, ekologiczne i no właśnie etyczne, no upraszczam teraz, prawda, ale nie tak bardzo, no to tutaj jest groźba. No to znaczy, widzę tutaj groźbę właśnie w tym, że oni po prostu skomercjalizują te swoje patenty, wynalazki, no i będziemy na ich łasce i niełasce, nie sądzą panowie? Ja myślę, że tak. Odpowiedziałbym jednym słowem, kapitalizm. Żyjemy w takim świecie, w którym rzeczywiście jakby trwa ten wyścig i każdy chce zdobyć jak największy kawałek tortu w danym rynku i no nic z tym dziwnego. Ja myślę, że to napędza, w tym momencie, w którym obecnie jesteśmy, to jeszcze napędza tą innowację i przyspiesza ten proces rozwoju badań, czy proces komercjalizacji czystego mięsa. Co ciekawe, te firmy, które się zajmują produkcją czy czystego mięsa, czy skóry, starają się być też dosyć transparentne. O dziwo. Więc tutaj może to nieco różni od firm z branży mięsnej, które raczej starają się wiele ukryć, czy to za drzwiami ubojni, czy za drzwiami swoich jakichś działów badań i rozwoju, więc tutaj póki co ja odnoszę takie wrażenie, śledząc rozwój Clean Meat, że raczej jest taka pozytywna konkurencja napędzająca się, natomiast tak jak pan mówi, no, istnieje takie ryzyko, że rzeczywiście któraś firma w pewnym momencie opatentuje na tyle tani, dobry proces tej produkcji czystego mięsa i zmonopolizuje rynek. Czyli pytanie, co dalej? Istnieje, oczywiście, prawda. Znaczy, no, żyjemy dobrze, żyjemy na świecie, który jakby monopolizuje różne segmenty, natomiast jakby nie jest w stanie zmonopolizować wszystkich segmentów. Po drugie, ten proces, który następuje, a mam nadzieję, że będzie następował nadal, jakby nie jest procesem, który doprowadzi do nieodwracalnego
nie wiem, zniknięcia z powierzchni ziemi zwierząt hodowanych na skalę przemysłową. On się po prostu zmniejszy. Znaczy, to, o czym też pisze Paul Shapiro, że jakby ta suma cierpienia po prostu ulegnie zmniejszeniu. Że to się będzie równoważyć, że jakby jesteśmy w procesie ewolucji, nie rewolucji. Znaczy, to brzmi jak rewolucja, że wyląduje na naszym talerzu coś, z czym żaden wegan nie będzie miał problemu, żeby go zjeść. Tego zjeść. Natomiast my wciąż żyjemy w świecie, gdzie to dzieje się bardzo powolnymi krokami. Nie będzie tak, że nagle się okaże, że nie ma ani jednej świni, ani jednej krowy, której nie będzie można zarżnąć, żeby jej zjeść, żeby ją zjeść. Tutaj w listach jest ich sporo. One się tak rozpędziły na początku, jak sądzę, państwo wpadli w rodzaj stuporu, bo rzeczywiście jest to idea, jest jednak no, przełomowa. Zwłaszcza, że być może możliwa do realizacji niedługo. A potem te listy się posypały i w tych listach, o ile zdążyłem je przejrzeć, pojawia się taki ton nostalgii za takimi dawnymi dobrymi czasami, farmy ekologiczne. Ale my dzisiaj mówimy głównie, kontekstem tej rozmowy jest przemysłowy chów zwierząt. Stąd ta na przykład ilość wody potrzebna do wyprodukowania kilograma mięsa kurczaka, prawda? Że tak, pan, tak, tu, tak, pan, tak. Pan Krzysztof tu mieszka w Chile, mówi, że widzi jak mieszkańcy wsi, nawet nie stolicy, że hodują kury, jeśli to robią, i podcierają im kupry, no, żeby jak najmniej wody zużywać. Ale my nie mówimy o tej koncepcji, my mówimy o koncepcji przemysłowej hodowli. To jest zupełnie co innego, bo to jest istota rzeczy, to jest główna, to jest główne źródło mięsa, no, że tak. Tak, no mówimy tutaj o ponad 9 miliardach zwierząt hodowanych rocznie na świecie. No dobrze, ale może jeszcze na koniec. Bo jakoś czuję w tych głosach rodzaj wyparcia. Tak jakby, właśnie, a co to zmieni, albo jakby nieprzyjęcia do wiadomości tego, że ten proces postępuje. No myślę, że tu jest główny problem. To znaczy, czy ludzie zechcą jeść takie mięso, czy się nie odwrócą, czy nie będą z obrzydzeniem spluwać i tak dalej, i tak dalej. Myślę, że tutaj chyba powinna być wykonana jakaś wielka praca, jeśli to czyste mięso miałoby się przyjąć. Ja myślę, że głównym czynnikiem będzie czynnik ekonomiczny tak naprawdę, bo ludzie, z tego co widzę w supermarketach, kupują produkty coraz tańsze. I nie patrzą na to, skąd ono pochodzi. Znaczy, jeżeli tapier z kurczaka kosztuje 3 zł za kilogram, a ta 2,80 za kilogram, to kupią to za 2,80 za kilogram. A jeśli pojawi się pier z kurczaka, który nagle kosztuje 2,50 i to będzie czyste mięso, to kupią to za 2,50. Adam Pluszka, redaktor tej książki, o której rozmawialiśmy dzisiaj. Paul Shapiro, Czyste Mięso. Proszę zadzwonić, mamy kilka egzemplarzy do Edyty Kocęby. Bardzo dziękuję. Edyta jest wydawcą programu. 7 trójek jak zwykle. Jeszcze Maciej Otrębski w Krakowie jest z nami. Jeszcze słówko na koniec. Ma pan jakiś pomysł na puentę? Ja przede wszystkim myślę, że to jest kwestia czasu, tak jak ileś set lat temu przechodziliśmy, oswoiliśmy zwierzęta, by je rzeczywiście hodować, wytwarzać z nich jedzenie i picie. Tak teraz oswajamy komórki i to nie jest proces, który następuje z dnia na dzień, tylko jest długotrwały i pewnie z czasem, kiedy to czyste mięso zacznie się pojawiać, to ta akceptacja konsumencka będzie rosnąć. Ja mam taką ogromną nadzieję i cieszę się też, że mam jakiś... Dobrze, dziękuję bardzo. Tak. Dziękuję. Dziękuję, pozdrawiam. Dziękuję też Państwu za uwagę. Dziękuję Ani Regulskiej, która realizuje program. Do usłyszenia. Dariusz Bugarski. Wszystkiego dobrego.